gdy obywatel pisze, bo polska historia to żadna teoria. Żeby ją zrozumieć, musisz dać się uwieść swojej wyobraźni, choć to może drażnić. Władysław Wygnaniec Polski nie zjednoczył. Decentralizacja zaszła za daleko. Przeciw woli ojca próbował to skończyć, ale Piotr Głostowicz miał oko na wszystko. Więc to oko stracił, takoż zresztą drugie. Języka mu książę również nie darował. Może nie rozumiał, może był Duńczykiem, testament szanował, chciał dotrzymać słowa. Chociaż oślepiony i chociaż niemowa, chociaż bez majątku uszedł za granicę, jeszcze sił miał dosyć, żeby już z Kijowa ze swego złoczyńcy uczynić banitę. Władysław Wygnany przez Pragę chciał wracać, lecz nie tędy droga, poszedł do cesarzy. Nie pomógł mu Konrad ani Barbarossa i nie pomógł papież, już się nic nie zdarzy. Widać Barbarossie wystarczył hołd lenny, więc się kędzierzawy ukorzył przed Rudym. By mógł rządzić dalej, nie ma takiej ceny. Gdy miał spokój z bratem, mógł ruszyć na Prusy. Mieszko III stary przeżył lata słuszne. Przez swą nadgorliwość princeps władzę tracił. Chociaż bez korony kazał zwać się królem. Trudno być na wierzchu, mając 6 braci. Najpierw pogrobowcem, potem zakładnikiem. Gdy Kazimierz przestał już być małym księciem, to do buntowników przystał wraz z biskupem. Wszak sprawiedliwości miał w sobie najwięcej. Na zjeździe w Łęczycy praw trochę ubyło. Już nie Piast najstarszy, lecz dziedzic na tronie. Prawo bywa prawem, ale sprawiedliwość musi być po dobrej, czyli naszej stronie. 10 lat miał Leszek, gdy na tronie siadał, pod opieką matki Heleny ze Znojmo. Lecz biada królestwu, którym dziecko włada, więc znów stary Mieszko o sobie przypomniał. Mozgawa płynęła, Piast Piasta zabijał, choć się wmieszał także potomek Ruryka. Mieszko stracił syna, lecz znów tron otrzymał. Taka w polityce jest matematyka. Innocenty III był niewinny może, ale intencjami piekło brukowane. Gdy przywrócić kazał starszeństwo w wyborze, zrobił w Polsce jeszcze większe zamieszanie. Kolejka do tronu była coraz dłuższa, długa jak kończyny, co miał laskonogi. Na zew senioratu jeszcze się przyplątał, prosto z Raciborza Mieszko plątał nogi. Papież Innocenty sporo nas kosztował, by znów miał tron Leszek, zjazd jest Bożykowej. Coraz więcej może duchowna osoba, nie będzie jej władca sądził z woli swojej. Ocalony
zielony leszek z krucjatą miał ruszyć. Lecz do ziemi świętej droga jest zbyt droga, więc z bojaźnią Bożą spoglądał na Prusy i z braćmi piastami nawracać chciał pogan. Młodszy brat Białego, Konrad na Mazowszu, zaprosił cystersów, by szerzyli wiarę. Lecz Bóg nowy Prusom był cokolwiek obcy, więc się o krzyżak książę nam postarał. Nie winmy Konrada, że sprowadził zakon. Polską specjalnością jest widzieć za krótko, choć węgierskim braciom jeszcze nie bratankom. I tak inni Niemcy nie uszli na sucho. Krwią spłynęła łaźnia w Gąsawie na zjeździe. Leszek jeszcze biały, lecz krew już czerwona. Żaden nowy princep władzy nie zdobędzie, bo może odpadło Polska podzielona. Laskonogi książę o władzę poprosił, nie ma nic za darmo, więc wyciągnął z cienia przywileje pierwsze podczas zjazdów cieni. Praw nabytych w Polsce obiecał nie zmieniać. Łaszcząc się po brodzie, Henryk zmieniał strony. Raz był sojusznikiem, raz ruszał na Kraków. Z niewoli Konrada przez żonę zwolniony. Gdyby został królem, Śląsk miałby Polaków. Aby Śląsk rósł w siłę, ludzie żyli lepiej. Zupełnie jak Gierek, blisko był zachodu. Z klerem wciąż się spierał, mimo żony świętej, a ich syn pobożny krótko zaznał tronu. Imię miał po ojcu, po matce pobożność. Za dużo miał palców, a szczęścia za mało. Pierwszy raz przed murzem uległ sam Mongołom. Ciało trup bez głowy żona rozpoznała. Batu Hanruj zdobył Bajdar pod Legnicą. Mógł Europę mądrą rzucić do swych kolan. Lecz po Ugedeju kto będzie dziedzicem? Pognali do Azji, kiedyś wrócą do nas. Z każdym miał na pięku, klątwy mu nie straszne. Widać drogie były rycerskie turnieje. Lubusz musiał sprzedać, pożegnał się z miastem. Dusza wciąż rogata, więc Polak nie Niemiec. Ci wciąż piszczy, obywatel piszczy, to polska historia, to żadna teoria. Żeby ją zrozumieć, musisz dać się uwieść w swojej wyobraźni.